Szczerze nie za bardzo wiem, jak mógłbym rozpocząć ten materiał i jakim akcentem mógłbym nadać mu jego początek, zatem zwyczajnie cześć, ja jestem Mondar i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale, w którym zajmiemy się rzeczą stosunkowo nową na tym kanale, ponieważ nigdy jeszcze nie przyglądaliśmy się rzeczom aż tak osobliwe. Zatem dzisiaj przyjrzymy się kilku przerażającym telefonom na policję. A dokładniej zajmiemy się trzema całkiem niepokojącymi sprawami, zaczynając od ostatnich słów pewnej staruszki, której prześladowca przyszedł do domu, a sam po zobaczeniu go zachowała się, jakby zobaczyła samego diabła. Następnie rzucimy okiem na zgłoszenie, którego inicjator twierdzi, iż pewien mężczyzna został porwany, dźgnięty i zostawiony na pastwę losu w pewnym budynku w Detroit. A na samym końcu przyjrzymy się sprawie mordercy, znanego pod pseudonimem Whippy Voice Killer, czy też morderca o płaczliwym głosie. Czyli myślę, że dzisiaj będzie całkiem ciekawy. Jeszcze nim zaczniemy ten materiał, proszę Cię o zostawienie pod nim kciuka w górę, a także zostawienie suba tam na dole, ponieważ dobijamy 90 tysięcy widzów do końca września i myślę, że raczej powinno nam się to udać. Cóż, każda pomoc nam się przyda, tymczasem moi drodzy, proszę rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść kilku przerażającym telefonom na policję. A dzisiejszy materiał rozpoczynamy od naprawdę ciekawej, lecz jednocześnie bardzo burzliwej historii związanej z pewnym telefonem na policję. Jednak jeszcze nim przejdziemy do samej jego analizy, pierw zaprezentuję wam historię za nim stojącą. Ja o całej sytuacji dowiedziałem się z pewnego filmu na YouTubie, który pojawił się na tej platformie 29 stycznia 2013 roku i krócej mówiąc zawierał nagranie całej rozmowy. Najprościej mówiąc, kobieta w podeszłym wieku dzwoni na policję, aby zgłosić mężczyznę, który, jak sama twierdzi, właśnie znalazł się na jej posesji, jednocześnie natarczywie patrząc do środka jej domu. Owe wideo w internecie poszło naprawdę wiralowo i na ten moment liczy sobie ponad 500 000 wyświetleń, a zarazem stworzyło kilka olbrzymich dyskusji, które po dziś dzień ciągną się wokół tego nagrania. A mianowicie ludzie debatują, czy jest ono prawdziwe, czy też fałszywe. Co interesujące, oba stanowiska jesteśmy w stanie poprzeć naprawdę solidnymi dowodami, przez co śledztwo koniec końców będzie całkiem utrudnione. Jednakże spokojnie, tym zajęli się już ludzie, którzy kiedyś zainteresowali się sprawą. Jeżeli będziemy trzymać się tego pierwszego stanowiska, czyli zapamiętajcie, twierdzimy, iż nagranie jest prawdziwe, no to dojdziemy do całkiem interesujących informacji. Mówią one, iż incydent ten miał miejsce na przestrzeni wczesnych lat 90., a pierwsze doniesienia na jego temat pochodzą z roku 2001. Rzekomo wszystko wydarzyło się na Florydzie, a po latach zapis owej rozmowy telefonicznej był używany w trakcie szkoleń policyjnych i miał za zadanie pokazać, jak nie przeprowadzać konsultacji telefonicznej z potencjalną ofiarą. Jak za chwilę zobaczycie, Ruth Price, czyli osoba, która tutaj chciała zgłosić pewien incydent, natknęła się na naprawdę niedoświadczonego operatora, za co przypłaciła życiem. Za chwilę będziecie tego świadkami, jednak najpierw opiszmy sobie całe zdarzenie. Zatem we wczesnych latach 90. na Florydzie starsza pani, mieszkająca sama, imieniem Ruth Price, dzwoni na numer policyjny 911, by zgłosić, iż na jej posesji pojawił się pewien nieznajomy mężczyzna, który bacznie obserwuje jej mieszkanie i chce dostać się do środka. I jak sam twierdzi, poszukuje mieszkania. To tak naprawdę były ostatnie słowa, jakie Ruth Price wypowiedziała przed swoją śmiercią. Oh, well, there's some guy been checking the place out. No. Well, he went in the back. I have an apartment in the back, and he said he was looking for a guy. And he comes to my door, and... Yeah? And, said he's, looking for an apartment. So I live alone, and I'm an old lady. Mm-hmm. So where is he now, ma'am? I don't have no idea. Teraz przenosimy się w 2 dekady w przyszłość, by przyjrzeć się jeszcze innemu incydentowi, który miejsce miał w kwietniu roku 2014.
Wówczas tajemnicza osoba skontaktowała się z numerem policyjnym 911, donosząc o rosyjskim oficerze, który został porwany, następnie dźgnięty i pozostawiony w jednym z budynków Detroit na pastwę losu. Policja początkowo nie wiedziała, czy był to zwykły, niemiły żart, lecz fakt, iż połączenie pochodziło z rosyjskiego numeru satelitarnego, cały czas motywował funkcjonariuszy do niezaprzestania śledztwa. Koniec końców wspomniany oficer nigdy nie został odnaleziony i teraz nasuwa się pytanie, czy tak naprawdę mieliśmy tutaj do czynienia z żartem, czy może z prawdziwym wezwaniem, a co zatem idzie żywą osobą, która tego dnia odeszła z naszego świata. A na sam koniec rzucimy okiem na sprawę zabójcy o płaczliwym głosie, czyli Wifi Voice Killer, czy jak to woli, człowieka imieniem Paul Michael Stefani. A przede wszystkim przyjrzymy się kilku jego telefonom na policję, które wykonał tuż po dokonaniu morderstwa. Paul na przestrzeni lat stał się sprawcą śmierci 3 kobiet, wszelkich zbrodni dokonał w rejonie Minneapolis, w St. Paul. Anonimowo zgłaszał je, dzwoniąc na policję, wypowiadając się żałobnym, skruszonym i wysokim głosem. Urodził się 8 września 1944 roku, a zmarł 12 czerwca 1998. Pierwszego morderstwa dokonał 31 grudnia 1980 roku, kiedy to zamordował Karen Potak. Następnie o 3 nad ranem zadzwonił na policję, aby zgłosić swój atak, kierując policję na miejsce, które sam opisał słowami: tam jest ranna dziewczyna. Kolejny zbrodnię dokonał 3 czerwca 1981 roku i tym razem jego ofiarą padła Kimberly Compton. Po dokonaniu tej zbrodni na jej temat zadzwonił aż 4 razy. Natomiast jego trzecią i jednocześnie ostatnią ofiarą była Kathleen Greening. Za każdym razem płaczliwym głosem dzwonił na policję, by poinformować o swoich dokonaniach, a oto kilka jego telefonów, które wykonał na przestrzeni tych kilku lat. Don't talk, just listen. I'm sorry what I did to Compton. I couldn't help it. Don't know why I had to stab her. I am so upset about it. I keep getting drunk every night. I can't believe it. It's like a big dream. I can't think of being locked up. If I get locked up, I'll kill myself. I'd rather kill myself than get locked up. I'll try not to kill anybody else. Play your emergency. Please don't talk, just listen. I'm sorry, I killed that girl. I stabbed her 40 times. Kimberly Compton was the first one. Oh my God, so I don't know what you're mad at me. I'm gonna kill myself, I think. No i moi drodzy, to byłoby już na tyle w dzisiejszym materiale. Ja tradycyjnie bardzo dziękuję Wam za jego oglądanie. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał, to pamiętaj o strzeleniu pod nim kciuka w górę, a także zostawieniu subskrypcji tam na dole. Ja gorąco zapraszam do zapoznania się z moimi poprzednimi filmami, a także wyczekiwania tych następnych. Zajrzyj także na mój drugi kanał, czyli Chata w Lesie, link w opisie. Nowe filmy pojawiają się tam co mniej więcej 2 tygodnie, jednak czasem uda też się wstawić coś tam częściej. Wpadaj także do mojego Discorda, Instagrama oraz Twittera, wszystkie linki w opisie, a tymczasem to już tyle w dzisiejszym filmie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, mówi do Was Mondar i pamiętajcie, że mimo wszystko w każdej legendzie zawsze jest ziarnko prawdy. Trzymajcie się ciepło, dobrego dnia Wam wszystkim, cześć!